Na tym filmiku opowiem Wam o tym, o co już mnie od jakiegoś czasu prosicie i pytacie, a mianowicie o tym, czy mógłbym podzielić się z Wami moimi metodami uczenia się nie języków generalnie, bo o tym już mówiliśmy wielokrotnie, ale na temat uczenia się słówek, zwrotów, idiomów i tak dalej. Zanim odpowiem Wam w ogóle na to pytanie, muszę zaznajomić Was z tym, jak ja w ogóle pracuję, jak ja w ogóle zaczynam dzień. Dzień zaczynam od przeglądu prasy angielskojęzycznej i niemieckojęzycznej. Portalami, do których sięgam najczęściej, codziennie, to jest Daily Mail oraz BBC. Czasami, gdy mam czas, sięgam jeszcze po Telegraph albo CNN, ale CNN to bardzo rzadko. Tak więc to jeżeli chodzi o język angielski. Natomiast język niemiecki to podstawa. To oczywiście Bild, Stern i Spiegel. Następnie co robię? Jeżeli czytając jakiś artykuł, gdy napotkam na jakieś słowo, którego znaczenia nie za bardzo rozumiem, kontekst też nie jest dla mnie na tyle klarowny, żeby wytłumaczyć, o co chodzi w danym słowie, w danym wyrażeniu, no to wtedy dane słowo tłumaczę sobie w słowniku. Natomiast jeżeli dane słowo, dany zwrot mnie zainteresuje na tyle, żeby je zapamiętać, kopiuję cały kontekst wraz z tym zdaniem, w którym występuje dana fraza. Następnie wklejam to do specjalnie utworzonego przeze mnie już dawno temu pliku, w którym właśnie lądują wszystkie takie zwroty, wyrażenia, nowe słówka, slang także, które mnie osobiście interesują. Następnie, to jest drugi krok, staram się w praktyce wykorzystać to, co właśnie skopiowałem sobie i wkleiłem do mojego pliku w postaci wypowiedzi ustnych czy to pisemnych. Staram się jak najczęściej używać tego właśnie zwrotu, na którym mi zależy. Podobnie cofam się do innych już wcześniej poznanych przeze mnie zwrotów, słówek, wyrażeń, tak abym ich nie zapomniał. Kiedyś korzystałem jeszcze z fiszek, no ale z racji tego, że ja dzisiaj już nie mam czasu na zabawy z fiszkami, no to zaniechałem całkiem właśnie korzystanie z fiszek. Jak korzystałem z tego kroku, a mianowicie korzystałem z dwóch darmowych programów, o których piszę w opisie do tego filmu. Pierwszym programem to był Teachmaster, a drugim programem to był Memory Lifter. Oba programy mam nadal zainstalowane u siebie na komputerze. Tak, korzystałem częściej z Teachmastera, natomiast Memory Lifter jest świetnym programem, jeżeli macie małe dzieci i macie czas na tworzenie listy słówek dla nich. Memory Lifter umożliwia nagrywanie własnego głosu, wstawienie materiałów audiowizualnych, grafiki, no cudawianki, naprawdę można tam robić. Ja robiłem kilka takich opracowań dla mojej córki, gdy ona jeszcze chodziła do szkoły podstawowej, do tych pierwszych klas, czyli klas pierwszej, drugiej, trzeciej. No to powiem szczerze, że to jest naprawdę świetna zabawa dla obu stron, ale trzeba mieć naprawdę czas i cierpliwość do tworzenia właśnie tego typu opracowań. Tak więc jeżeli macie małe dzieci, macie czas, macie chęci, możecie sobie właśnie popróbować korzystanie z tego programu, jakim jest Memory Lifter. Natomiast Teachmaster umożliwia podobne rzeczy, czyli też możecie wstawić tam grafikę, zdaje się, że chyba też. Natomiast można nagrać swój głos. Dla mnie Teachmaster jest nadal programem takim dosyć prostym, który umożliwia mi po prostu opanowanie w bardzo krótkim czasie sporej porcji materiału, ale jeżeli tego nie będę ciągnął, nie będę tego stosował w praktyce, czyli właśnie tego mojego drugiego kroku, no to tak szybko, jak właśnie zapamiętałem te słowa, tak szybko je zapomnę. I przeprowadziłem na sobie kilka razy różne eksperymenty i tak właśnie to działa. Jeżeli ja chcę nauczyć się danej partii materiału w bardzo szybkim czasie, mogę to osiągnąć, natomiast jeżeli nie będę tego dalej ćwiczył, nie będę tego w praktyce stosował, no to po prostu ta wiedza będzie dla mnie wiedzą całkowicie bezużyteczną i tak to się właśnie dzieje.
Pytacie mnie także o to, co ja mógłbym Wam polecić, jeżeli chodzi o naukę słówek, zwrotów czy idiomów. Dokładnie to samo, z tym, że zdaję sobie sprawę z tego, że Wy nie macie czasu na przeglądanie prasy angielsko- bądź też niemieckojęzycznej, ale możecie wykorzystać w tym celu internet, wyszukiwarkę Google. I na przykład, jeżeli chodzicie do szkoły, macie za zadanie nauczyć się jakiejś listy, konkretnej listy słówek, zwrotów, no to może, jeżeli zależy Wam naprawdę na takiej rzetelnej, solidnej nauce języka angielskiego bądź niemieckiego, możecie wykorzystać właśnie wyszukiwarkę Google w tym celu, aby zobaczyć występowanie danego słowa w jego naturalnym środowisku, czyli w kontekście, jak to wygląda właśnie. Wyszukiwarka Google umożliwia też sprecyzowanie danej domeny, w obrębie której chcecie wyszukać dane słowo, więc jeżeli interesuje Was, dajmy na to, jakieś konkretne hasło, nie musicie wpisywać tylko tego hasła w okienko wyszukiwarki, ale możecie wpisać pewne wyrażenie, które zostawiam Wam w opisie poniżej, dzięki któremu możecie zacieśnić obszar Waszych poszukiwań do konkretnej domeny. Możecie też skorzystać z ciekawej opcji, jaką daje Google, a mianowicie takiej, że nie musicie korzystać z wyników całego internetu, ale możecie wyszukać, dajmy na to, dane hasło, które występuje w książkach, zaznaczając oczywiście tę opcję w wyszukiwarce. Ja też często tak właśnie robię, chcąc upewnić się, że forma, jakiej użyłem albo chcę użyć, jest formą prawidłową. Więc właśnie wykorzystuję często właśnie wyszukiwanie danego hasła, danego zwrotu w książkach. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Następnie, jeżeli chcecie utrwalić sobie dane słowo, dane wyrażenie, twórzcie własne opowiadania, ustnie, pisemnie. Dobrze jest mieć wtedy kogoś nad sobą, kto troszeczkę lepiej zna od Was dany język, którego się uczycie, aby w razie popełnionego błędu ta osoba mogłaby zwrócić Wam uwagę. Słuchaj, tutaj jest błąd, tutaj musisz poprawić, reszta jest w porządku. Jeżeli macie czas, możecie też wykorzystać właśnie fiszki w celu utrwalenia sobie tej wiedzy. Jeżeli Wam w ogóle nie zależy natomiast na nauce, rzetelnej nauce języka obcego, możecie wykorzystać właśnie fiszki, aby w bardzo szybkim czasie nauczyć się naprawdę sporej partii materiału, zwłaszcza jeżeli macie do czynienia z jakimś sprawdzianem albo kartkówką ze słówek. No to wtedy to się przydaje, ale pamiętajcie o jednym. Jeżeli nie będziecie tego ćwiczyć, to tą partię materiału bardzo szybko zapomnijcie, więc nie wiem, czy to jest sens. No ale możecie też skorzystać z tej metody. Okej, czym jeszcze chciałbym się z Wami podzielić? A mianowicie tym, z jakich ja książek, słowników korzystam. U siebie w biblioteczce posiadam całe mnóstwo różnych słowników, różnych opracowań, czy to w języku angielskim, czy to niemieckim, ale mam dwa takie swoje faworyty, którymi właśnie chciałbym się z Wami podzielić. Pierwszym faworytem moim jest książka kupiona przeze mnie w ubiegłym roku wydawnictwa Longman. To jest wydanie szóste, słownik języka angielskiego. Szóste wydanie z 2014 roku. Tutaj oczywiście oni piszą, że to jest for advanced learners, czyli dla osób uczących się na poziomie już zaawansowanym. Wydaje mi się, że to niepotrzebnie tutaj tak to napisali, ponieważ osoby, które już chodzą do szóstej klasy szkoły podstawowej albo do pierwszej klasy gimnazjalnej, już wiele z tego tutaj, co mogą znaleźć, rozumieją. Tak więc nie wiem dlaczego tutaj to tak napisali, że to jest już dla osób bardzo zaawansowanych. Nie trzeba być na poziomie B1, żeby tutaj zrozumieć, co tutaj jest napisane. Oczywiście tutaj nic nie znajdziecie w języku polskim. To nie jest słownik angielsko-polski, to jest słownik języka angielskiego. Więc wszystkie wyrazy, wyrażenia, zwroty są wyjaśnione właśnie tym konkretnym językiem. Fajną rzeczą, jaką daje ten słownik, jest to, że na końcu
znajduje się zdrapka, po zdrapaniu której otrzymujemy kod, który możemy wpisać na stronie Longmana i to wydanie tego słownika, z tego wydania możemy korzystać w internecie. Oczywiście przez ograniczony czas, to jest zdaje się chyba 2 albo 3 lata, już nie pamiętam. Wiem, że mi kończy się użytkowanie chyba pod koniec 2016 roku, no to troszeczkę jeszcze mam czasu. Wydanie internetowe jest troszeczkę lepsze od tego, znaczy w wydaniu internetowym znajduje się dokładnie to samo, co jest w tej książce, plus jedna rzecz, a mianowicie taka, że wiele przykładów, wiele zdań, które tutaj znajdziecie, możecie odsłuchać w internecie w postaci plików audio. To jest ten naprawdę plus. Ok, to jeżeli chodzi o język angielski. Język niemiecki to jest mój faworyt z 2002 roku. Piąte wydanie wydawnictwa Langenscheid. To dosyć stare wydanie, prawda? No dzisiaj mamy 2015 rok, a ja mówię tutaj o wydaniu z 2000. Ale sprawdźmy, chciałbym się upewnić. Tak, z 2002 roku, to jest piąte wydanie. Ja tę książkę nabyłem pod koniec 2003 albo na początku 2004 roku w jednym z tutaj z podpoznańskich hipermarketów za śmieszną cenę. Tak więc czasami warto, gdy ja osobiście idę na jakieś zakupy z żoną, no to pierwszym działem, na które ja idę, no to oczywiście to jest dział z książkami. Czasami można znaleźć perełki, naprawdę wspaniałe rzeczy. To jest tak samo słownik języka niemieckiego, czyli nie znajdziecie tutaj słowa w języku polskim. Tutaj oni sami piszą, że to jest das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen, czyli jednojęzykowy słownik dla wszystkich, którzy uczą się języka niemieckiego. Wydanie internetowe tej pozycji jest darmowe. To jest langenscheid.de. Korzystam także z Dudena, ale nie w wydaniu książkowym, ale w wydaniu internetowym. Duden.de. Też często korzystam. Oczywiście mam jeszcze wiele innych pozycji internetowych, z których też korzystam, jeżeli chodzi o język niemiecki, ale to jest mój faworyt. W wydaniu internetowym nie ma wszystkiego, co jest w tej książce, dlatego tak bardzo sobie ją cenię. Wydania bliższe nam, czyli wydania następne, kolejne, jakoś nie za bardzo przypadły mi do gustu, dlatego cały czas korzystam z tego dosyć starego opracowania, ale ciekawą rzeczą jest to, jeżeli wiecie o tym, że kiedyś w języku niemieckim była nieco inna pisownia niż jest teraz, to ten słownik właśnie posiada już nową, współczesną pisownię. Neue Rechtschreibung, to jest Neue Bearbeitung, nowe opracowanie, więc osoby, które są w temacie, wiedzą, o co chodzi, to ta pozycja jest naprawdę godna polecenia. Tak więc, jeżeli chodzi o to, jakimi metodami ja uczę się słówek, jakie metody ja mogę Wam polecić, to już właśnie omówiliśmy. Poznaliście też moich faworytów książkowych, słownikowych. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie dopytać mnie, zostawiając swoje pytania właśnie w komentarzach poniżej. I tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć!